Co za jazda do Rzeczniowa była zakończeniem cyklu głównego naszych rowerowych wypraw. Cykliści tradycyjnie wyjechali z rynku w niedzielę o godzinie 10. Do pokonania mieli trasę o długości 40 km. Na trasie był jeden postój na rynku w Skaryszewie. Trasa bardzo ciekawa. Był jeden odcinek terenowy, dosyć długi, z piachem. Ja żartuję, że to, co tygrysy lubią najbardziej. Daliśmy radę, przejechaliśmy ten odcinek. Wszyscy są zadowoleni. Ja bardzo często prowadzę rozmowy na trasie z uczestnikami. No i bardzo nas to cieszy, że uczestnicy są zadowoleni. Frekwencja dopisuje, promujemy zdrowy styl życia. Pierwsi uczestnicy dotarli do Rzeczniowa już po 90 minutach. To bardzo dobry rezultat. Większość rowerzystów na pokonanie trasy potrzebowało 2 lub nawet 2,5 godzin. Trasa bardzo dobra była. Ciekawa, trochę wymagająca. Na pewno nie była tuzinkowa, mogła być dłuższa. Jak to roku było zawsze na zakończenie, było więcej kilometrów, do 40 myślę, że mogło być razy dwa. Za dużo, a tam jest za mało. No za mało, no 40 km, no babcia jeździ do sklepu po bułki. Znakomita pogoda, dużo, mnóstwo ludzi, naprawdę nie spodziewałem się, chociaż z drugiej strony liczyłem, że będzie troszeczkę więcej osób, ponieważ wakacje się skończyły, piękny weekend, pogoda się pięknie zapowiadała. Niemniej jednak jestem zachwycony, jestem za każdym razem i no cóż, oby więcej takich imprez i gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Radomia do tego, żeby miło sobie spędzić weekend. W imprezie wzięło udział około 500 osób. Na mecie mogli m.in. zjeść kiełbaskę czy spróbować pysznych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Rzeczniów. Mamy pogodę piękną, słoneczną i to jest na pewno też w ogóle powód, że tak dużo uczestników dzisiejszego rajdu. I rajdu radomskiego, tak czy zajazda, i naszego rajdu rzeczniowskiego. Rzeczniowski rajd rowerowy Ty i ja, rowery 2, który też zgromadził ogromną ilość uczestników. Jest to około 300 osób w tej chwili. Nasze koła gospodyń wiejskich w tej chwili też goszczą wszystkich Państwa. Wspaniała atrakcja, wspaniała też kulinarna też propozycja z naszej strony dla wszystkich uczestników. Tak? Przyjmujemy wszystkich Państwa, tym samym najlepsze. W trakcie imprezy przeprowadzono konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Można było wygrać kaski lub odblaski. Każda okazja do tego, żeby promować bezpieczeństwo w ruchu drogowym, żeby doposażać naszych uczestników ruchu w kaski, w odblaski. No jest dla nas to spełnienie naszego także zadań statutowych. Upalna aura niektórym dawała się we znaki. O to, żeby mogli bezpiecznie dotrzeć do celu, dbali ratownicy ze środowiskowo-lekarskiego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Radomiu. Wspieramy tak naprawdę każdą imprezę promującą z aktywny wypoczynek, aktywne spędzanie czasu, a przy okazji my jako podmiot też uprawniony do ratownictwa wodnego, ale też podmiot leczniczy posiadający swój ENZOS, posiadający swoje motoambulanse, swoje kłady, chcemy w ten sposób pomagać mieszkańcom czy to Radomia, czy to całego powiatu i zapewniać im bezpieczeństwo na takich imprezach. Co za jazda do Rzeczniowa była zakończeniem głównego cyklu naszych tegorocznych wypraw rowerowych. Dla tych, którzy byli z nami obecni na każdej Co za jazda, przygotowaliśmy nagrody w postaci pamiątkowych medali. To jednak nie koniec naszych wypraw. Tradycyjnie, jak co roku, w październiku organizujemy Co za jazda Ultra na 106,2 km. Trasa będzie wiodła przez miejscowości na terenie powiatu radomskiego.